Wśród wielu ludzi panuje błędne przekonanie, że paralotnia, zwana też glajdem czy parapentem, to taki niby spadochron. Od z górki na pazurki i do dołu. Nic podobnego. Jest to jeden z najbardziej dostępnych sposobów latania. Nie wymaga specjalnych predyspozycji zdrowotnych decydujących o jego uprawianiu. I jest stosunkowo tani w porównaniu do kosztów kursów szybowcowych czy samolotowych. Parolotnia, motoparolotnia, glide są to ogólnie stosowane nazwy do tego, co tutaj chciałbym Państwu szybko przedstawić. Latanie na motoparolotni polega na tym, że jest taka czasza zrobiona z materiału, specjalnego materiału, który nie przepuszcza powietrze. I ten materiał po prostu pozwala się pompować, jeżeli lecimy do dosyć wysokiego ciśnienia w środku. Nie pozwala w tym momencie temu skrzydłu, bo ono nabiera kształt skrzydła, nie pozwala się załamywać, zmieniać swojego profilu. I ta forma latania, napędzana silnikiem z tyłu, pozwala przemieszczać się w każdym dowolnym miejscu. Pytania są zawsze, a ile to leci? No, najczęściej takie pytanie możemy skwitować w ten sposób, tak jak samochód. Jeżeli mamy dobry samochód, możemy szybko, jeżeli mamy słabszy, będzie to wolniej. Na tym skrzydle, co ja w tej chwili siedzę, lecieć można z prędkością około 60 km na godzinę w warunkach bezwiecznych. W 1978 roku trzech Francuzów, Jean-Claude Bétemps, André Bon i Gérard Bosson, rozpoczęło eksperymenty ze spadochronem szybującym na górze Pointe du Perdice. Próby zaowocowały 100-metrowym zlotem zakończonym na boisku piłkarskim. Moment ten uważa się za narodziny paralotniarstwa. Czy to latanie jest bezpieczne? Jest bezpieczne dla osób rozsądnych. Czy łatwo jest latać i czy można tutaj na naszym terenie zacząć latać? Owszem, jeżeli ktoś jest zainteresowany lataniem na parolotniach, na motoparolotniach, zgłosić się do aeroklubu w przylepie. Pani, która jest w sekretariacie, pokieruje odpowiednio do osoby, która będzie mogła poprowadzić, przeszkolić i dla osoby, która by chciała zacząć, po prostu pierwsze instrukcje podać. Mam często pytania o wypadki na tym sprzęcie. Powiem tak, no wypadki zdarzają się wszędzie. Tak samo zdarzają się na lataniu parolotniowym, ale są to wypadki rzadkie. Patrząc na statystyki, to jest to bardzo masowy w tej chwili sport, bardzo masowe latanie i ilość wypadków, która się wydarzy w ciągu roku, jest niewielka, ale te wypadki są bardzo nośne, bardzo jakieś takie no, dziennikarsko popularne. Każdy szuka czegoś, co jest niepopularne, a niepopularnym jest akurat takim niecodziennym, to jest właśnie latanie na parolotniach i dlatego każdy wypadek jest mocno imitowany. Ja myślę, że takie latanie, które daje dużo swobody, dużo możliwości przebywania z przyrodą, bardzo często ocierania się o ptaki, które latają razem z nami. Jest przyjemnym, tak przyjemnym, że można się w nim zakochać i można latać wiele, wiele lat. Ja osobiście latam na tym sprzęcie już 11 rok. Nie mam zamiaru na razie zmieniać na inne latanie. Mi się to bardzo podoba i atrakcji związanych z tym lataniem jest wiele. Latam, ponieważ latanie zachęca mnie do ciągłej pracy nad sobą i doskonalenia swoich umiejętności. A jednocześnie po oderwaniu się od ziemi, nic co było się nie liczy. Jest tylko tu i teraz. Latanie przede wszystkim jest dla mnie odskocznią od rzeczywistości. Spełnieniem moich dziecięcych marzeń. Formą odstresowania się. Zapomnienia o problemach, jakie zostawiam na dole. Zastrzykiem adrenaliny, który działa jak narkotyk. Obecnie staram się zaszczepić pasję swoim dzieciom z pozytywnym tego skutkiem. Dlaczego latam? Dla większości ludzi latanie jest działalnością egzotyczną i niezwykłą. Latanie wyrabia i wzmacnia w człowieku takie cechy jak odpowiedzialność, odwaga, odporność na stres. Dlaczego latam? Latanie w pewnym momencie staje się nałogiem. Dla wielu ludzi latanie jest najważniejsze.
Aktualnie sekcja motoparalotniowa w Przylepie przyjmuje nowych członków chcących latać. Aby rozpocząć przygodę z lataniem, należy spełnić kilka warunków. Muszą być badania lekarskie zrobione w wyspecjalizowanych klinikach. Muszą być ubezpieczenia ważne, aktualne, wykonane od odpowiedzialności cywilnej. Muszą być szkolenia robione i zawsze one są przed sezonem robione z różnych dziedzin, z łączności, z samego latania, z bezpieczeństwa. I stąd tutaj należałoby, jeżeli ktoś chce przyjść i z nami rozpocząć taką współpracę, która pozwoli na wdrożenie się w to latanie i powolutku zacząć swobodnie samemu tą dziedziną się parać. Młodzi ludzie szukają miejsca, gdzie zostaną zaakceptowani, gdzie znajdą sens życia. Może więc warto odwiedzić lotnisko w Przylepie. Program Muza zaprosił Smile Zone. Największy wybór zabawek w centrum Zielonej Góry. Hot Shots, snooker i bilard oraz salon sukien ślubnych i wieczorowych Ona i On. Bożenny kulus.